14 kwietnia 1966 roku, w Wielką Sobotę, książę Mieszko I wraz ze swoimi poddanymi dokonał historycznego zwrotu w dziejach Polski. Dzięki umowie zawartej z czeskim księciem Bolesławem I Okrutnym, ojcem Dobrawy przyjął chrzest. Decyzja ta na stałe wprowadziła krzepnące państwo polskie do kręgu kulturowego Europy Zachodniej. Ponadto akt ten wytrącił ościennym państwom chrześcijańskim argument przed ekspansją na polskie ziemie w celu ich chrystianizacji.